Tym razem chcielibyśmy włączyć czynnik podpierwiastek, czyli przede wszystkim musimy wiedzieć, którego stopnia mamy pierwiastek. Jako że będzie to pierwiastek drugiego stopnia, to otrzymamy pierwiastek tego samego stopnia, czyli również drugiego, i tę liczbę, która jest przed pierwiastkiem, podnosimy do drugiej potęgi, czyli 4 do potęgi drugiej i mnożymy przez to, co mamy pod pierwiastkiem, czyli przez 8. 4 do kwadratu to będzie 16, a 16 razy 8 to 128. No i spójrzmy tutaj. To także jest pierwiastek stopnia drugiego, czyli 1 trzecią podnosimy do kwadratu i mnożymy przez liczbę pod pierwiastkiem, czyli mnożymy przez 6. Tutaj oczywiście podnosimy do drugiej potęgi i licznik, i mianownik, czyli 1 do kwadratu to 1, 3 do kwadratu to 9, razy 6, czyli 6 pierwszych, czyli otrzymamy 6 dziewiątych pod pierwiastkiem. Możemy to sobie skrócić przez 3, czyli tu mamy 2, tu mamy 3, czyli mamy pierwiastek z 2 trzecich. Przypadek następny, tutaj mamy pierwiastek trzeciego stopnia, czyli trójkę podnosimy do potęgi trzeciej i pamiętajcie, że tu też mam pierwiastek stopnia trzeciego. Razy 7, czyli to będzie pierwiastek trzeciego stopnia, 3 do trzeciej to 27 razy 7, czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia, 27 razy 7 to 189. Podpunkt D, tutaj podnosimy minus 2 do potęgi trzeciej, czyli mamy minus 2 do trzeciej razy to, co pod pierwiastkiem, no i pozostaje nam nadal pierwiastek stopnia trzeciego. Minus 2 do potęgi trzeciej, to uwaga, jest minus 2 razy minus 2 razy minus 2, czyli liczba ujemna razy ujemna da wynik dodatni, liczba dodatnia razy ujemna to będzie wynik ujemny, no i 2 razy 2, 4, 4 razy 2 to 8, czyli otrzymamy minus 8 razy 10 pod pierwiastkiem, czyli mamy minus 80. Oczywiście pod pierwiastkiem trzeciego stopnia. Teraz tutaj zamienimy to sobie może na ułamek zwykły, będzie troszkę prościej, czyli 4 dziesiąte podnosimy do kwadratu, a następnie mnożymy przez 5, no i nam pierwiastek tutaj oczywiście pozostaje. 4 dziesiąte do kwadratu to będzie 16 setnych razy 5 pierwszych pod pierwiastkiem. 16 razy 5 to będzie 80 setnych. Możemy oczywiście skrócić to sobie przez 10, czyli mamy 0,8. Można także to zapisać w postaci ułamka dziesiętnego. No i przypadek następny. 1 dziesiątą podnosimy do potęgi trzeciej. Następnie mnożymy przez 300 i wówczas tutaj mamy pierwiastek stopnia trzeciego. 1 dziesiąta do potęgi trzeciej to będzie 1 tysięczna, bo 1 do sześcianu to 1, 10 do potęgi trzeciej to 10 razy 10, 100, razy 10 tysiąc, no i razy 300, czyli 300 pierwszych, no i mamy tu pierwiastek stopnia trzeciego. Skracamy i otrzymamy 3 dziesiąte pod pierwiastkiem. Oczywiście można to także zapisać w postaci ułamka dziesiętnego w ten sposób.